przynieść, ja mam. Co przynieść? Nie, bo on swoje też przyniesie, ja muszę teraz. Swoje? Instrumenty. Proszę Państwa, Janusz Ochocki. Proszę, proszę. To już krótko, bo ja mam. Mogę coś jeszcze zagrać, tak? Jak chcesz, bardzo szybko. To tym razem... mogę, ale mogę to do ręki, ten jeden, najpierw mikrofon. Dziękujemy bardzo, Grażynko, jeszcze raz za ten placek. No wspaniały. Ja też raczej nie znam. Albo nie, albo dobrze. To jest taka krótka, przewrotna etiuda o miłości. W dwóch aktach. Pierwszy akt. Oni się kochali, a potem przestali. Tak? Drugi akt. To mamy. Oni się kochali i nie przestawali. Aż do chwili, kiedy się zmęczyli. Ponoć bywa, ponoć bywa. To tak, tak. To tak z przymrużeniem oka. Z przymrużeniem oka jeszcze jedna piosenka. Nie wiem, czy to jest o miłości, ale... Jest o miłości, bo jeszcze nie zaczęłeś, aby się ściskali. O miłości do jedzenia. Taka miłość też jest. Przepraszam, Janusz, a propos. Dała mi też placek. Powiedz, powiedz czemu do kanapki postępiłaś mi drzemu. Dałaś sera, pół misek i szynki, a drzemu ani krztynki. Powiedz, moja mała, czemu drzemu mi pożałowałaś? Moją twórczość drzem inspiruje, a ty znowu mi drzemu żałujesz? Teraz mały przerywnik. Poprawię sobie mikrofon. I refren. Wstań, powiedz, nie będę jadł, zrobię głodowy strajk. W nosie mam schab i ser, wolę drzem. Wstań, powiedz, nie będę jadł, zrobię głodowy strajk. W nosie mam schab i ser, wolę drzem. Wiśniowy drzem. Następna zwrotka, jeszcze nie koniec. W wisienkach pisze najpiękniejsze erotyki. Kocham drzem wiśniowy, bo ten kolor jest najbardziej odlotowy. Zawsze mieszam go z odżywką do włosów, bo najlepszy to na łupież jest sposób. Wstań, powiedz, nie będę jadł, zrobię głodowy strajk. W nosie mam schab i ser, wolę drzem. Wstań, powiedz, nie będę jadł, zrobię głodowy strajk. W nosie mam schab i ser, wolę drzem. Wiśniowy drzem. Dziękuję. Zwłaszcza walki z łupieżem. Ja nie, to było włosów pana Wiśniewskiego. Chciałeś zaśpiewać. Tak. Ale ten drzem to szkoda go. To się nie syfie. Musi być o miłości. Nie. Zawsze jest o miłości. Nie, niekoniecznie.
Może przerywnik, bo już chyba wszyscy na razie mieli dosyć. Może ktoś inny? Nie, na razie ty jesteś przy głosie, Januszku. Ciebie przerywnik. Dobrze. To powiem mój nieśmiertelny wiersz, z którego najbardziej jestem dumny. My go bardzo lubimy. Jest to Sabotaż, tautogram. Tutaj we Wrocławiu kiedyś działał pan Szecówka. Bardzo dobry z światowej sławy satyryk i współzałożyciel tego satyrykonu w Legnicy. A tak się składa, że on pochodzi z tych stron, w których ja teraz mieszkam. Bo urodził się w Żarkach, ja mieszkam w Żarkach i w tej chwili mieszka w Hamburgu. No, długi czas był związany z Wrocławiem. Ale zawsze w wakacje przyjeżdża, ma domek w Łutowcu, właśnie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i z tej okazji czasem się spotykamy. On napisał tautogram najdłuższy na świecie, zresztą w Księdze Rekordów Guinnessa tym tautogramem się zaznaczył. Na pewno wielu z was wie, jest to powieść Power na literę P, 20 tysięcy słów. Powieść bardzo fajnie się to czyta. Nawiasem mówiąc, jest to trudno to w ogóle zdobyć. Nawet moi znajomi, którzy chcieli ją gdzieś kupić, to się okazuje, że już to jest, nie ma w nakład wyczerpany i nie ma wznowień i gdzieś tam pokątnie sobie kserują. Więc z panem Robertem Szecówką, no zawsze kiedy tylko jest okazja, przyjeżdża tutaj tam do Polski, no to wymieniamy się tam swoimi jakimiś uwagami, inspirujemy się wzajemnie, chociaż bardziej ja od niego czerpię niż on ode mnie, bo on już jest rzeczywiście no, wielki. Ale te autogramy tak właśnie troszeczkę się tak zaraziłem tym i też spróbowałem kilka z nich napisać. Powiem teraz autogram na literę S, Sabotaż. Szczepan, sprzedawca szamponów, szybował samolotem, strącając szyszki skrzydłami szczególnym seplenił szczebiotem. Spod sosny sfrunął szerszeń, spływając skrzepem szarawym. Sfermentowana skrzeplina spowiła Szczepana sandały. Sukinkot, szkodnik skubany, szepnął, strząsając skrzeplinę. Spoconą stopą szturchnąwszy sterostatyczną strukturę. Silnik szarpnął szaleńczo, sterowność sfiksowała. Szczepan schwycił spadochron. Skoczył. Samolot spadał. Spod szczytów skał stado szpaków sfruwało, szukając schronienia. Stężony smar spływał strugą. Samolot się spopielał. Sprawka sabotażystów, stwierdził Szczepan sensownie. Spreparowali stery, stąd sfiksowana sterowność. Sfatygowany spadochron spakował szef Szczepanowi. Strzępy spłowiałych szmatek sparciałym sznurkiem sposobił. Skąpił szmalu skurczy byk, syknął Szczepan szyderczo. Skrytobójca skubany, sadysta sakramencki. Skąpiec spragniony splendoru, syczał Szczepan spadając. Sen spod spojówek spędzał swąd spalonego smaru. Szusując spoglądał strachliwie spod szmatek spadochronu. Sfora z typowych szakali szarpała szkielet słonia. Samolubne skłonności splatają sieć spustoszenia. Sporządzę sobie sarkofag, sypnął sarkazmem Szczepan. No to ja ci mogę odpowiedzieć wierszem, ale z literką RZ. Ze zgłoską RZ. Urzeczona, narzeczona, dwugłos. Motto. Jam urzeczona. Jeśli rzeczona, urzeczona, narzeczona tako rzecze, to ja rzekę ci narzeczem, że nie przeczę. I się zrzekam swych orzeczeń na rzecz twoją, czym oddaję w twoją pieczęć to, co z marzeń i złorzeczeń składa się na moje słowo. I tu mam odpowiedź. I tym razem nie zaprzeczę, że uroczo Jacku rzeczesz. To, co rzekłeś, mnie urzeka. Lecz z tej rzeki słów rzeczonych złorzeczeniom rzeknę precz. Bo to taka przykra sprawa, gdy ktoś złości zlewa, sprawa złorzeczeniom puszcza bieg.
Ma Marzet, kiedyś... kiedyś pisałem na Rzet i RZ, ale to było pomieszane, ale nie pamiętam tego. Nie, nie byłem przygotowany na przywieżenie tych wszystkich tekstów. Ale z tych, co pamiętam, to autogram na literę P. Pan Szycówka też napisał na literę P, ale ponieważ to była powieść, a moje jest rymowany wiersz, więc powiedzmy, że nie... Nie będzie to jakiś... Słucham? Chociaż on tam już tyle tych pomysłów wyczerpał, że tam pewnie, na pewno się to coś powtórzy. No niemniej jednak jest to wiersz rymowany. Pielęgniarka Paulina, pół Polka, pół Portugalka, pieszo przemierzając Polskę, poznała Piotra Pacanka. Piotr, promotor popkultury, przezorny perfekcjonista, preferował postny pokarm przyduszany pod przykrywką. Przystanęli pod Pstrągarnią przy potoku Pozłacanym. To są nasze okolice. W Złoty Potok, ale w tym wierszu jest Pozłacany. Przystanęli przy Pstrągarni, pod Pstrągarnią przy potoku Pozłacanym. Piotr przymrużył pół powieki, Pstrąga proponując pani. Przygłodzona Paulina powściągliwie przytaknęła. Pusty przewód pokarmowy pragnął ponownie paliwa. Przytępiony podczas postu przyjmował przaśne pieczywo. Pragnienie podpowiadało. Przegryź Pstrąga, popij płynem powodującym powstawanie pragmatycznych poglądów. Brawo! Na jednym z wieczorów autorskich w Krakowie, nie moim, usłyszałem od siedzącej obok również poetki dramatyczne wyznanie. I wiersz właśnie jest refleksją w związku z tym wyznaniem. Związki frazeologiczne. Co może zrobić poeta, gdy usłyszy dramatyczne wyznanie? Nikt mnie nie kocha, a wszyscy ze mną śpią. Co zrobić? Pogłaskać? Przytulić? Zrobić dziecko? Napisać do prokuratora? Apelować wierszem do sumień? Niewdzięczność chodzi własnymi drogami, zawsze po obwodzie zamkniętym. Wraca do niewdzięcznika nawet przez dziurkę od klucza, zdejmuje majtki i krzyczy: to mnie pocałuj. Skoro płeć jest niżej niż serce, uznajmy wyższość agape nad erosem. Czy sztuka nie jest właśnie po to, aby tych oboje posadzić przy jednym stole, położyć w jednym łóżku? To może tym razem coś na poważniej. Taka krótka miniaturka, którą napisałem dość dawno. Gdyby tak można czas zatrzymać, okruszki wzruszeń w dłoń pozbierać, płatkiem tkliwości okryć wszechświat, bez żalu w sercu móc umierać. Mogę teraz oddać inny głos. A to już skończyłeś? Tak. Ile można? Agnieszka, jesteś blisko. Nie? Jestem blisko. Nie będę się zatrzymać. Nie, już ja na krótko, z Kochlandu, po oświadczynach, to będą fraszki, niektórzy znają może. Po oświadczynach za ślubiny. Nie, po oświadczynach teraz bez poczucia winy spędza noce u dziewczyny. W pewnym wieku nie oszukasz natury, ani od dołu, ani od góry. Świetne! Nie oszukasz natury, zarówno od dołu, jak i od góry. W pewnym wieku. No właśnie, o jaki wiek chodzi, bo nie zrozumiałem. W każdym wieku. No to teraz będzie o kuchni miłosnej. Kuchnia miłosna. Najlepsze danie.
twoje pożądanie. Kto mówił? Głęboki dekolt miała. Kto mówił, że płytko myślała? Nikt nie kochał, ale wszyscy z nią spali. M jak miłość. Współczesna miłość jest trochę chora. Miast, baby i chłopa, ekran monitora. Okręcona. Miał jej zagrać tylko walca, a okręcił wokół palca. Po szczęściu. Wtedy, gdy jesteśmy młodzi, zegar szczęścia szybciej chodzi. O komplementach. Komplement. Pani jest śliczna. Przyjmie każda szerokość geograficzna. Świeżość uczuć. Świeżością uczuć zachwycił pan panią domu. Kochanie, kupiłem ci kawałek świeżego salcesonu. Nie jedna żona, nie jeden mąż, nie jeden polityk. Obiecywali symbiozę, zapadli na sklerozę. Męskie tak, jest tak, a nie, to nie, babskie, a jak pan chce. Nieodwzajemniona miłość, marny widok na libido. O czasowniku. Kochać ma taką cechę cholerną, że ciągle tęsknisz za stroną bierną. Mistrz Ars Amandi. Gdyby nie liczne kochanki i żony, nie byłby tak wykształcony. Dlaczego nie? Czyli tak zwany globus. Mój zegar biologiczny, kochanie, jest teraz nastawiony na spanie. A nie na boli głowa? No dobrze, no to już powiem. Godne obchody. Czczę kolejne małżeńskie rocznice, kupując coraz szersze spódnice. I godne obchody, wersja dla pana również jest. Małżeńskie rocznice czczę godnie, kupując coraz szersze spodnie. Agnieszka Jarzębowska czyta. Ale ja bym napisałem coś niedawno nawet i co z tego, kiedy mamy w głowie Grażynkę nie zostało. Ten. Magda, Grażyna, tak? Tak. Ty, Madziu? No Grażynka lepiej. Ona tam, następnym razem, jak będzie taki wieczór, to mi okażesz, to ja wtedy przytargam całe tam tą, no. Wiesz, a tak to jak nie mam, to nie wiem. Zapraszamy tutaj. Kokietka, umiejętnie ponętna. To ja powiem fraszkę Marka Monikowskiego, którego tu nie ma z nami, chociaż chciałby być na pewno i tutaj pozdrowienia. I bardzo ta fraszka ostatnio chyba wzbudza aplauz, jego fraszka. Gdy odgórnie rządzą durnie, to oddolnie coś pierdolnie. Grażynka Ziętek z Ponika. Tak, ja reprezentuję razem z Januszem piękną krainę,
Jurę Krakowską. Nie, Jurę, właściwie Jurę, wystarczy Jurę. Jurę. Bliżej. Jurka? Jurę, Jurę. Wyżena Krakowska często. I właściwie to chciałabym zacząć od piosenki, ponieważ Janusz, ja, właśnie Monikowski, Marek Monikowski, którego fraszkę Janusz powiedział, i jeszcze wiele innych osób, tworzymy taką grupę, klub, Janowski Klub Literacki. Przy okazji zapraszamy na jesień, na jurajską jesień poetycką. Odbywa się to w drugim tygodniu października, w czasie weekendu, to znaczy sobota, niedziela, w ten sposób, tak? Czy piątek? Nie, sobota, niedziela. A potem zapraszam do Panika do mnie osobiście. Serdecznie. Ci, którzy byli, to myślę, że są zadowoleni. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Tak, u Grażyny krasnale się mnożą. Tak? Wszystkich z Wrocławia można tutaj zaprosić. To szybciej niż we Wrocławiu? Tak, naprawdę. Bo są żywe, prawdziwe i w ogóle. Jeden siedzi po prawicy pana. Tak, tutaj bardzo piękny krasnal. Bardzo, bardzo. Jest wśród, jest w naszym klubie Ula Ostrowska, która przepięknie pisze wiersze, ale równie pięknie pisze do wierszy muzykę. I chciałabym, ponieważ nie mogła dzisiaj przyjechać, chciałabym puścić jej piosenkę. Nieskromnie powiem, że do mojego tekstu, ale... Nie, na jednej rzeczy niestety nie udało mi się zrobić, ale to są dwie ostatnie piosenki, które razem zrobiłyśmy. One są jeszcze bardzo świeże, ale myślę, że coś tam będzie. Tak. O, czekaj. Tak, na jednej nutce to ja mogę powiedzieć za chwileczkę. Możesz zaśpiewać.